Co byśmy o marihuanie nie mówili, że jest ona mniej szkodliwa od innych substancji pod każdym tam różnym względem, to nadal jest to środek, który bardzo niekorzystnie wpływa, szczególnie na osoby, które są w okresie dojrzewania. Ponieważ mózg mielinizuje się do 26 roku życia, a nawet niektórzy puryści mówią, że do 30 roku życia. Mózg się mielinizuje w obszarze kory przedczołowej. Natomiast ja miałem okazję na własne oczy oglądać skany mózgów u profesora Daniela G. Amena, Amerykanina, który właśnie pracuje z tą metodologią SPECT, mózgi palaczy marihuany.